Angelika, upewniwszy się, że jej mąż zasnął przed telewizorem, postanowiła przeszukać ich samochód. Mam coś dla ciebie, siostra. Co to? No nie widać? Prezent. Ale piękny, dziękuję. Nigdy go nie zdejmę. Co ty tu robisz? To ty ją zabiłeś. Ty zabiłeś Marysię. Oszalałaś. Nie podchodź. Angela, nie dramatyzuj. Przecież wtedy całą noc byłem w domu. Nie, ja pamiętam. Wróciłeś bardzo późno, ja nie spałam. Myślałeś, że nie słyszę, ale ja wszystko słyszałam. Był środek nocy. Byłem na piwie z kumplem. Tak? Dobrze, to proszę, powiedz mi, co w takim razie robi naszyjnik mojej siostry w naszym samochodzie? Pewnie go zgubiła, przecież nieraz z nami jechał. W bagażniku? Angela, możemy porozmawiać spokojnie, bo naprawdę zaczyna ci odbijać. Nie, ja nie będę z tobą o niczym rozmawiać, ja dzwonię na policję. Przestań! Myślisz, że chciałem ją zabić? Nie! Twoja siostra sama jest sobie winna. Jesteś potworem. W jednej chwili zrozumiałam, że to wszystko prawda, że mój mąż zabił moją siostrę. Nie wiedziałam, co teraz zrobi. Rzuci się na mnie i mnie też zabije? Bałam się go rozzłościć, ale musiałam zaryzykować. Musiałam uciekać. Czekaj! Chciałaś wszystko wiedzieć, już nie chcesz? Tyle mi wystarczy. Na pewno, bo mam dla ciebie coś ekstra. Twoja siostra zginęła, bo najpierw skoczyła mi do łóżka, a potem nagle jej się odwiedziało. Kłamiesz! Chciałabyś. Mieliśmy romans przez parę tygodni, ale ją zaczęło gryźć sumienie. Powiedziała, że to koniec i że wszystko ci wyśpiewa. Ty myślisz, że ja w to uwierzę? Zawsze uważałaś, że Marysia jest święta. No to wyobraź sobie, że nie była. Pamiętasz tę imprezę u Banachów? Miesiąc temu. Maćkowi nie chciało się przyjść. Ty nie dotarłaś, bo tknęłaś w pracy. Ona i ja. Wypiliśmy za dużo. Puściły na hamulce. Zeknęliśmy się. Pierwszy raz, ale nie ostatni. Nie, ja nie chcę tego słuchać. Teraz nie masz wyjścia. Powiem ci więcej. Pragnąłem jej. Za każdym razem coraz bardziej. Ale ją nagle naszło, że nie chcę cię okłamywać, że to nie fair wobec ciebie i Maćka. I dlatego ją zabiłeś? Nie chciałem. Spotkaliśmy się na parkingu. Próbowałem ją przekonać, żeby nic ci nie mówiła, ale ona zaczęła bredzić. Wściekłem się. Nie panowałem nad sobą, rozumiesz? Włożyłeś jej ciało do bagażnika i wywiozłeś nad Wisłę! A co miałem zrobić? Myślisz, że jestem z siebie dumny? Nie jestem. Ale wszystko jeszcze można naprawić. Naprawić? Co ty mówisz, człowieku? Przecież Marysia nie żyje! Ale nikt nie musi wiedzieć, co wydarzyło się tamtej nocy. Jak nikomu nic nie powiesz, możemy żyć jak dawniej. Ty i ja? Po tym, co zrobiłeś? Nigdy. Czułem, że to powiesz, ale musiałem spróbować. Wracaj tu! Angelika, stój! Pomoc! Nie, nie, nie! Zatrzymaj się! W studzience kanalizacyjnej był Piotr. Wpadł do niej goniąc mnie i połamał obie nogi. Na miejsce przyjechał komisarz Adamski, opowiedziałam mu o wszystkim. O Wisiorku, o romansie Marysi i Piotra i o jej wyrzutach sumienia. Nie powiedziałam mu tylko, że trop podsunęła mi sama Marysia. Już raz mi nie uwierzył.